Jeszcze celowo się nie wyrwałam od razu. Za takie omijanie jest mandat 500 zł, 10 punktów karnych. Moim zdaniem za cienko, zdecydowanie za cienko. A właśnie, jak teraz poruszyłem temat mandatów, tak, to pan Piotr właśnie, jeszcze pozdrawiam, słuchacz naszej audycji, napisał mi właśnie, że jego szwagier, jak się nie mylę, w Norwegii przekroczył prędkość 20 km na godzinę. Mhm. Wie pan, jakie były konsekwencje? No na pewno kamieniołomy. Prawie. Mandat w wysokości na przeliczniku na polskie złotówki 3,5 tysiąca złotych. I zakaz prowadzenia pojazdu przez 6 miesięcy. Co pan mówi? 20 km na godzinę przekroczona prędkość. Teraz pan Piotr pisał, że szwagier w Polsce nie przekracza prędkości. Nawet będąc w Polsce nic nie przekracza. Niektórym kierowcom nie udaje się tych 50 w terenie zabudowanym nie przekroczyć. Tak, nie przekroczyć. Oj, tak. A tutaj 20 km przekroczone i prawo jazdy na pół roku i 3,5 tysiąca na złotówki. Mamy jeszcze dyskusję na temat mojego długopisu pomponiarskiego. Pan Grzegorz